free to scream whenever you want. Te wszystkie filmiki na zakończenie każdego kolejnego poziomu sprawiają, że w sumie nie wiadomo, czego się spodziewać przy kolejnym poziomie. No, raczej wolę cię nie wypuszczać. Zostań tam. Cholera. Co to ma być? Jakiś klaun się tam bawi? Z fajerwerki? Ale po tych kilku scenach mogę jedynie stwierdzić, że no ma tutaj swoje elementy horroru, bo czasami coś tak wyskoczy znienacka, ale też goddammit, trzeba było to szybciej przebiec. Ale wracając do tej myśli, że niby tu jest ten element horroru, to mimo wszystko jest tutaj troszkę elementów zręcznościowych, jak również i logicznych. What the? Okej. Wszędzie pozamykane. To raczej nie jest dobrym rozwiązaniem. Mogę to przekręcić. To nie wiadomo. Okej. Okay. Ewidentnie musiałem tutaj trafić, żeby to przekręcić. Także przynajmniej jeden element możemy uznać, że zrobiłem, trafiając na niego przypadkowo. Zamknięte. Ale rad, tam cały czas stoisz. Pytanie tylko, czy... Lera, to przestanie strzelać. Pytanie, czy ty mi coś zrobisz, jakbym chciał tak sobie przejść koło ciebie? Mam nadzieję, że nie. Okej. W tym razie idę sobie tutaj. Nie będę się narzucał. Okej, ale zanim tam pójdę, to jeszcze tu bym chciał sprawdzić. Tutaj też mogę pójść. To jest druga rura, więc... Oj, to było mi potrzebne, apteczka. To zdecydowanie było mi w tym miejscu potrzebne. Także dwa zawory przekręciłem. Jaki to będzie miało wpływ? Teraz jedyną drogą jest możliwość pójścia tutaj. I tu już w tym miejscu byłem, z tym, że na dole. Pytanie, czy teraz mogę na przykład to otworzyć, żeby później mieć jakieś przejście? Nie, nie mogę. Ale okej. Okay. Myślę, że na chwilę obecną nie mam tam po co wracać. Okej. Okay. Tutaj też nic nie ma i nikogo nie ma. Jest tylko jakiś panel. Mogę go otworzyć. O. Jakieś trupy. Halo? Jest tutaj ktoś? Okej, chyba muszę te wszystkie cztery powyłączać. Bo skoro to w jakiś sposób działa, to znaczy, że musi mieć to wpływ na przejście tego poziomu.
Okej. Wyłączyłem prąd. No mi tak mi się wydaje, że to zrobiłem. Chyba nie mogę skorzystać, ale to na razie nie szkodzi. Jakiś szkielet. Zastanawiam się, co tam było. Kurde, właśnie jest dylemat, gdzie tu iść. Bo nie chciałbym się tutaj w jakiś sposób zgubić. Trzy możliwości. Okej, no pójdę sobie w lewo po prostu. Zobaczymy, dokąd mnie to doprowadzi. Tak myślę, że jak pójdę tędy, to powinienem wrócić do tamtego miejsca, gdzie byłem. Chociaż może niekoniecznie. To wydaje mi się, że będzie zablokowane. Dokładnie. Pytanie, czy tutaj w lewo będzie, te ostatnie drzwi będą też zablokowane. Kurde, co to się dzieje? Cholera, tu jest znacznie więcej miejsc, które mogę skręcić. Obawiam się, że w pewnym momencie może to być nie lada labiryntem, żeby odnaleźć właściwą drogę, zwłaszcza, że gra raczej skupia się na tym, że zrób jedną rzecz, żebyś mógł pójść do następnej. A tędy powinienem wrócić. Przynajmniej tak to wygląda w teorii. Co tutaj się uruchamia? Zaczyna mi to przypominać trochę film Cube, gdzie też starali się przechodzić przez te wszystkie korytarze. Tak wiem, tutaj byłem. Chcę sprawdzić jedno przy... Może niekoniecznie. Chciałbym do ciebie iść. Chciałem tam pójść, żeby sprawdzić jedno przejście. Ale widocznie to nie będzie dobry pomysł. W teorii to powinno być zamknięte. Ale w praktyce jest otwarte. No i zaczyna się to robić naprawdę niemiły labirynt. Tu zakładam, że będzie otwarte. Albo i nie. Czy niespodzianka. Bo ostatnio wszystko było pootwierane. Okej, czyli to jest droga bez wyjścia. Jak krzesło będzie leżało na środku, to znaczy, że nie ma co tam szukać. I odnoszę wrażenie, że cały czas tracę po trochu życie. Okej, w końcu skończył się ten labirynt. To jakieś pocieszenie. Ale można powiedzieć, że zaczął się kolejny. Radiacja jest duża. Cholera, trzeba będzie poszukać zaworów, żeby to wszystko... Kurde. Trzeba będzie poszukać zaworów, żeby to wszystko pootwierać. Znaczy pozamykać. No tutaj jeszcze nie byłem i z pewnością... Okej. Generatory powinny być... To było chyba wyłączone. Więc nie wiem, czy to chodzi o te cztery. Też nie, no nie wyglądają jak generatory, ale... Zanim tam pójdę... Chociaż nie. Nawet wyglądają jak generatory. Tu jest jakaś konsola, której nie zauważyłem wcześniej. Dlatego z niej sobie skorzystam. I tam też było... Ok.
Okay, no reason for that. Cholera. Wraca. Czego jakoś ominąć? Co może być troszkę problematyczne. Ale gdybyś sobie poszedł właśnie w tamtym kierunku, to mogłoby się udać. Pytanie, czy możesz pójść tam dalej? Okej, ja sprawdzę, co jest tam dalej. Wtedy mniej więcej już będę wiedział, na czym stoję. Stoję na stopach. Wow. No to już wiem, że tu nie wejdę. A de facto muszę się tam dostać. Czyli wniosek z tego taki, że muszę wyłączyć tamte 4 generatory, aby dostać się tam. Podczas gdy dostanę się tam, to będę mógł przekręcić te śluzy. Czy właściwie te... No to co tam jest? Te zawory? Że tutaj cały czas łazi ten gamoń. To mi raczej nie pomaga, że on sobie tak tutaj chodzi. No właśnie. Gdybym zrobił to w ten sposób, może mnie tutaj nie zauważy, jak sobie poczekam. Miejmy nadzieję. Okej. Nie zauważył. Ten dźwięk mógłby zwiastować to, że coś udało się tutaj zrobić. I fajnie byłoby teraz się dostać tam, ażeby... Cholera. Pójdzie do mnie? Nie, nie pójdzie do mnie. Ale co gorsza, szybko biegnie, więc pewnie zaraz włączy te generatory. Uda mi się to jakoś szybko załatwić? Miejmy nadzieję, że się w miarę to szybko uda zrobić. Cholera. Okej, no jakoś mi się udało i to raczej przez chyba drobny błąd w grze, który sprawił, że nasz mały przyjaciel potworek lekko się
zawiesił, ale tymczasem ja jeszcze sobie skoczę po apteczkę, bo niestety, ale ganiając się z nim w kółko w tamtym miejscu, troszkę oberwałem, co niestety odcisnęło piętno na moim... Wow, ale pająk na dole. Odcisnęło piętno na moim zdrowiu, więc zdecydowanie wolę się cofnąć, uleczyć, a tak, aby móc później dalej przemierzać ten labirynt. I miejmy nadzieję, że skoro już teraz wyłączyłem wszystkie te zawory, to będę mógł dalej tam przejść pomimo tego oddziaływania radioaktywnego. Tyle w teorii. A co pokaże praktyka? No zaraz się o tym przekonamy, tak więc. Więc po prostu trzeba tam iść. Cały czas jesteś tam zawieszony? Bądź, nie przeszkadza mi to. Możesz sobie tam siedzieć ile chcesz. Ja swoje zrobiłem. Tylko pytanie, czy później on będzie tutaj też mnie ganiał, czy... Czy nie? Miejmy nadzieję, że nie. To było chyba cały czas prosto. Chociaż trochę też teraz skręcałem w prawo. Z tego co się orientuję. Niby te poziomy są takie, że można by je przejść w 10 minut. Ale tak naprawdę siedzi się po 40 minut, czasami nawet do godziny, bo tyle ile prób trzeba tutaj zrobić na zrobienie dosyć prostej czynności. Czasami bywa to irytujące, no ale cóż. Nie ma co panikować. Trzeba po prostu iść dalej. To będzie pozamykane wszystko. Kurde, niby tylko cztery drogi do wyboru, a zgubić się można. Ale teraz się cofam. Się cofam i to raczej... No jak była ta beczka, to było bodajże zamknięte. Więc wróćmy do punktu wyjścia, czyli tą stronę. Ja tutaj przyszedłem z tej prawej, więc teraz pójdę sobie w tą stronę. Okej, teraz chyba w lewo powinienem iść. Przynajmniej tak mi się wydaje. No dokładnie. I tu chciałem trafić. Okej, tam byłem, tam mnie zabiło. Nie pamiętam, tutaj coś robiłem. No właśnie, wy to na odcinku widzicie, jakbym to przebiegał tędy dosłownie 5 minut temu, ale faktycznie to było troszkę wcześniej, bo mówię. Przejście takiej jednej zwykłej pierdółki może zająć czasami nawet z godzinkę. Okej, no tym razem mogę przejść tutaj bezpiecznie. I to na pewno jest zaleta. Tylko ja tu idę po wodzie? Tak. Bo tam są chyba materiały radioaktywne. Feel free to scream whenever you want.